Z tej strony Anita Zapolska. Jest z nami tutaj w studiu teraz Magdalena Świątek, studentka trzeciego roku pomocy społecznej i socjoterapii. Chcielibyśmy się ciebie zapytać, z jakiej okazji organizowany jest happening? Happening, który jest organizowany dnia 11 czerwca o godzinie 14 na parkingu przy Tesco, jest realizowany w celu zachęcenia wszystkich mieszkańców Zielonej Góry do aktywnego kibicowania naszym wspaniałym sportowcom. Do kogo jest skierowany ten happening tutaj? Happening jest skierowany do wszystkich mieszkańców Zielonej Góry, zarówno tych starszych, jak i młodszych, a także studentów. No i oczywiście nie może też zabraknąć naszych wspaniałych wykładowców. A skąd pomysł na zorganizowanie takiego, a nie innego happeningu? Na początku mieliśmy wiele pomysłów, jednak razem, grupowo stwierdziłyśmy, że zorganizowanie happeningu z okazji Euro będzie najlepszym pomysłem w związku z zbliżającym się Euro, tak, które zaczyna się 8 czerwca. A jakie atrakcje czekają na przybyłych gości? Przewidziałyśmy wiele ciekawych atrakcji, między innymi malowanie twarzy, wspólne tańce, możliwość zagrania w piłkę nożną i dwa konkursy. Pierwszy konkurs to jest konkurs na zaprojektowanie najlepszej piłki, a drugi na najlepsze hasło kibica. W ten sposób. A w jakich godzinach będzie się odbywał happening? Rozpoczynamy około godziny 14, mniej więcej do godziny 16, może 17, w zależności też ile przyjdzie osób, tak? Czy wszystko się pomyślnie. A kogo zapraszacie na ten happening? Czy samych studentów, czy też mieszkańców miasta? Mamy nadzieję, że przyjdzie jak najwięcej osób. Chciałybyśmy, żeby nie byli to sami studenci, ale także na przykład osoby, nie wiem, starsze, młodsze, tak, małżeństwa z dziećmi. No i też miło by nam było, gdyby się wykładowcy pojawili. Tak. Organizujecie ten happening na parkingu w Tesco przy Energetyków, tak? Tak. Skąd pomysł na taką, a nie inną lokalizację? Mamy nadzieję, że, bo jest to sklep, tak, w którym dużo ludzi, tak, przychodzi, robi zakupy i pomyślałyśmy sobie, że no, wtedy jakby pozyskamy jak najwięcej, tak, osób, które wezmą udział, tak, w naszej imprezie. Bo gdybyśmy zrobiły to na jakimś na przykład małym gdzieś tam parkingu, to ciężko byłoby, żeby zachęcić, tak, osoby, które, żeby wzięły udział w naszej imprezie, a wydaje nam się, że nawet gdyby było na początku mało chętnych, to na pewno każda z nas zaangażuje się i na przykład pójdzie do sklepu i będzie zapraszała, tak? Żeby wyszli, żeby zobaczyli, że coś się dzieje, tak? I żeby wzięli udział. A co skłoniło was do właśnie tego projektu happeningu? Szczerze, to jest w ramach zaliczenia na ocenę i miałyśmy jakby cały semestr na to, żeby wybrać jakiś tam temat, tak, który będzie nas interesował, zorganizować się, no i zrobić to w sposób taki najlepszy, jak potrafimy. Mhm. A jak zachęciłabyś gości, żeby odwiedzili licznie nasz happening? Na pewno tym, żeby jesteśmy Polakami, tak, i dla każdego to jest ważny teraz czas Euro i tym bardziej dla naszych graczy. To jest okres ciężkiej pracy i oni szczególnie teraz potrzebują naszego wsparcia i dopingu. Dlatego każdy właśnie, kto chciałby wspomóc naszych piłkarzy, przepraszam, to właśnie mógłby przyjść, tak, i wspólnie jakby razem, wspólnymi właśnie siłami byśmy dopingowali. Jakiej frekwencji się spodziewacie? 100%. 100%. Tak. Mhm. Czy chciałabyś jeszcze dodać coś od siebie na temat właśnie tego happeningu? Na pewno to, że chciałabym, żeby jakby też ludzie nie bali się jakby tego, żeby przyjść do nas, tak? Żeby przyszli, żeby zobaczyli i jakby przyłączyli się do nas, do naszej wspólnej zabawy. Jakby razem z nami kibicowali, tak? Po prostu wierzymy w to, że przyjdzie dużo osób. Tak, że nas nie zawiodą i że przede wszystkim nie zawiodą naszej reprezentacji. Okej, dziękuję bardzo za rozmowę. W studiu była z nami Magdalena Świątek z trzeciego roku pomocy społecznej i socjoterapii.